Od 1 lipca zastępcą burmistrza w mieście i gminie Pieszycach została pani Małgorzata Sagan. Pani Małgosia jest mieszkanką Pieszyc, jest osobą odpowiednio też do takiego stanowiska przygotowaną, jest finansowcem, ale jest też osobą z otwartym sercem i z taką duszą, która jest wrażliwa na sprawy miasta, mieszkańców, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra osoba, która zastąpi na tym stanowisku pana Krzysztofa Galiaka, mnie wesprze w codziennej pracy i w takiej codziennej pracy na rzecz rozwoju miasta. Z jednej strony bardzo wiele inwestycji, z drugiej strony wiele projektów społecznych, które już zaplanowaliśmy do realizacji w mieście, ale też miasto potrzebuje takiej dbałości, może świeżego spojrzenia również na tą kwestię jego rozwoju, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, to wsparcie jest mi również bardzo potrzebne, a takie nowe, świeże spojrzenie to też dobre rozwiązanie dla naszego miasta. Zdecydowałam się dlatego, że już od jakiegoś czasu rozmawiałyśmy z panią burmistrz na ten temat. Zapraszała mnie do tej współpracy, a jako, że jestem osobą, która lubi bardzo pracę z ludźmi i gdzieś od lat w moim sercu leżała właśnie praca taka społeczna na rzecz dobra też mieszkańców między innymi, ale z racji moich zawodowych obowiązków nie było na to za dużo czasu, więc w momencie, kiedy padła taka propozycja, zaczęłam ją bardzo poważnie rozważać i chcę podjąć się tego wyzwania, dlatego że chcę działać w gminie w Pieszyce, w mojej gminie rodzinnej, tutaj skąd pochodzę i wierzę, że jestem do tego dobrze przygotowana. Pieszyce są kobietą, ja stawiam na kobiety, pracuję w dużej mierze z kobietami. Kobiety są pracowite, odważne, zaangażowane, ale przede wszystkim bardzo skuteczne w tym, co robią. Są też lepiej wykształcone, o czym bardzo często zapominamy. Dlatego stawiam na kobiety, a jak widać, dzięki kobietom Pieszyce rozwijają się bardzo dobrze. Moja droga zawodowa wyglądała następująco. Jak wspomniałam, jestem rodowitą Pieszyczanką. Ukończyłam tutaj szkołę podstawową w Pieszycach, później ukończyłam liceum ogólnokształcące, studia wyższe we Wrocławiu o kierunku rachunkowość finanse przedsiębiorstw i stąd moja pierwsza praca to była właśnie związana z księgowością. Bardzo krótko, bo przez półtora roku pracowałam jako księgowa, a potem gdzieś droga poprowadziła do banku. I w bankowości spędziłam bardzo długo, spędziłam tam 28 prawie lat. Przeszłam przez różne stanowiska, począwszy od doradcy klienta indywidualnego, poprzez inspektorów różnych, naczelników wydziałów, kierowników i również też byłam dyrektorem oddziału, nawet można powiedzieć kilku oddziałów w całej mojej karierze zawodowej. No i podczas tej pracy zdobyłam tego doświadczenia, między innymi właśnie w kontaktach międzyludzkich, w kontaktach z klientami, ale też to doświadczenie w zarządzaniu ludźmi też posiadam dzięki tej pracy w bankowości. Moim priorytetem jest przede wszystkim najpierw na początku wdrożyć się w te nowe zadania, poznać całą strukturę organizacyjną urzędu, wyjść naprzeciwko do podległych jednostek, poznać pracowników w urzędzie, ale też osoby współpracujące z urzędem. No i taki najważniejszy priorytet to jest drugi człowiek, mieszkaniec miasta Pieszyce, który potrzebuje niejednokrotnie wsparcia, jakiejś rozmowy, doradztwa, więc to są moje priorytety. Na pierwszym miejscu zawsze człowiek. Wybór był jednoznaczny od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu szukałyśmy możliwości współpracy. Pani Małgosia do tej pory była dyrektorem dużego banku. Natomiast to doświadczenie, ale też to otwarcie, tak jak powiedziałam, to otwarte serce i chęć pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pieszyce sprawiły, że to jest bardzo dobry kandydat. Co mi życzyć? Odwagę mam, entuzjazm mam, jestem bardzo optymistycznie nastawiona, więc takiej siły wytrwałości, którą myślę też posiadam, ale jednak takiej siły w kroczeniu tą drogą, no i to chyba tyle. Myślę, że sama jestem tak pozytywnie nastawiona, tak bardzo optymistycznie do tego zajęcia, które będę teraz robiła i wierzę, jestem przekonana, że się bardzo w tym spełnię, tak? Bo zawsze gdzieś chciałam pracować właśnie z ludźmi, dla nich, na ich rzecz, rozwiązywać problemy.